Dziękujemy. Filmuję. No strzelaj. To będzie wyszczał. To może wie pan, co chodźmy się na bok. Tak. Bo tutaj ci ludzie obuchną w końcu tego wszystkiego. Mogę sobie już pana naciągnąć. Strzewnik na bark. Jeszcze mamy oderwie. Nic panu nie oderwie. Trzyma się 4,5 do 4,80. Ojej! Ostatnio były zawody w sobotę, jak to się mówi, wystrzeliliśmy 400 pocisków ołowianych po 27 grałów. Na dystansie 50 metrów. Gorzej jest, już tak się po prostu stoi, niż ja się strzelę, bo cały impet jest do przodu. Natomiast teraz to pan nie czuł kopnięcia, to jest fizyki akcja, reakcja. 27 gram, jak pan wróci z prędkością, tam załóżmy 2-3 km leci, 3 km leci około 15 sekund. No to może pan policzyć, to z taką samą jest reakcja w drugą stronę. Więc gwarantuję panu, że jeżeli pan tego nie oprze dokładnie, tylko na przykład mieliśmy gościa, który strzelał tak. Mieliśmy gościa, który się bał, że go uderzy, to strzelał tak. Mamy tego uderzenia. Po 4-5 strzałach jest rany całe gramowe. Więc to się trzeba zaprzeć, przymierzyć, odpowiednio celownik ustawić, na przykład na 900 jardów, przewyższenie. No to ma pan w jardach 900, 800, 700 była taka przesuwka jeszcze. Z boku ma pan na 100 jardów, 200, 300, 400, 500, 600 do 900. 900 to jest ta ostateczna. Jak to się mówi, ta jeszcze się przesuwa, tylko ja ją zablokowałem, bo mi ta śrubka ginęła, powiem panu szczerze. Więc nie przesunę panu tam na przykład, żeby wymierzyć. Więc widzi pan, jest nóżka z przodu, szczerbinka, się mierzy. Na krótkich dystansach przez tą, na dłuższych dystansach przez tą, najdalej przez tą. Lufa gwintowana. Na przykład Rosjanie mieli lufy gładkie. Efekt był tego taki, że żuławi strzelili z dystansu 600 do 400 metrów, a ich ogień skuteczny to był dopiero 400 metrów, więc te 200 metrów to robiło różnicę. Na przykład jak do konnicy się strzela, to się nie strzela w miejsce. Zabija się koń. Koń go sam zabije tego miejsca, jak padnie. Bo to jest 900 kilo, które się toczy razem z miejscem. Lepszych obrażeń nie ma. To jest jak pójść pod pociąg albo pod samochód. Taki sam. Też zabijali po to, żeby nie stonić. Nie. Tutaj to była piechota. Na przykład, bo jazda kozacka na części.
Więc oni tak się rozwijali, oni ich podpuszczali na 200-300 metrów, padała salwa, spadł co trzeci, albo koń zabity, albo coś innego i nie mieli dosyć i odstęp. Pod Grochowiskami zdobyli na przykład 3 armaty, ale coś z tego, jak nie mieli, to nie mieli co zrobić. Zostawili je, a powinni włożyć trochę prochu, trochę wyżej umieścić ładunek, tak w Kmicicu rozpieczyć lub i zostawić ich wrócić. Bo oni po tym nie mieli na przykład armatów, nie kochamy. Proszę bardzo. O nie, to jest ostatni facet, którego by się Dziękujemy bardzo. Proszę. Zrobić zdjęcie z panem? Tak? A będziesz wysiadał, czy chcesz siedzieć? Będziesz siedział. Wygodnie. Jak Amerykanie na zakupach. Trzymaj. No. Kaj, to już popatrz się na mnie. Kaj tam. Nie, opa, opa. Z karabinkiem? No. Karol, ty ma karabin. Oprzyj sobie o ten. Ale jeszcze taki nie. Taki tu jeszcze mam wzbogacić na czkole. Patryk, słuchajcie. Legalnie posiadać, bo to jest broń rozdzielnego ładowania, czyli trochę osobno, trochę osobno. I może pan, jak ma pan broń kupioną, no nie musi pan zgłaszać. Kupił pan w sklepie, proszę bardzo, może pan posiadać 50 kg prochu czarnego, jeszcze powodzenia odpalić to w bloku na przykład. Wziąć na przykład sobie kup, może pan posiadać ołowiane kule i ok. To jest wszystko ok. Ale jak będzie pan miał prochu, kupić, ale bez broń, to jest pan przestępca. To jest zamka na naszego przepisu. Tak, natomiast my na przykład teściowa. A ja się strzelam. Chociaż podczas czyszczenia zdarzają się wypadki. Był pan w wojsku? Nie, 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 nie